Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj trzecia część cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Trzecia część też dotyczy, trzeci powód też dotyczy natury Boga. Ten powód zatytułować można, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Skoro Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, bo tak uczy nas Biblia, skoro Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, bo tak uczy mnie Biblia, to nie mogę być świadkiem Jehowy. I to jest trzeci powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. Czyli Jezus Chrystus jest Bogiem. Świadczy o tym Słowo Boże między innymi w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz oraz w Ewangelii Jana, 20 rozdział, 28 wiersz. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz Ewangelii Jana brzmi: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Tak mówi Słowo Boże w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu Ewangelii Jana. Widzimy tu wyraźnie, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Słowo to jest jedno z imion Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy wyraźnie, że Słowo Boże świadczy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I nie może być tak, że ktoś, kto to kwestionuje, znajdzie posłuch u kogoś, kto czyta Biblię. Dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, gdyż Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Drugi fragment, który wziąłem dzisiaj jako taki punkt odniesienia, to jest 20 rozdział Ewangelii Jana, 28 wiersz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. To jest Biblia, Słowo Boże z Ewangelii Jana, 20 rozdział, 28 wiersz. Tak, tutaj widzimy wyraźnie, że jeden z uczniów Pana Jezusa rzekł do Pana Jezusa, nazywając go Panem swoim i Bogiem swoim. Więc jest to jednoznaczne. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. I nie można połączyć miłości do prawdy Słowa Bożego z byciem w takiej grupie jak Świadkowie Jehowy. Z faktu, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, wynika dla nas bardzo ważna kwestia. Doskonałość ofiary Chrystusa. Skoro Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i przyjął postać człowieka, Bóg objawiony w ciele, to Jego ofiara jest doskonała. I z tego wynika nieograniczone niczym odkupienie. Nie można tego w żaden sposób ograniczać. Chrystus umarł za wszystkich, bez różnicy i bez wyjątku, ponieważ jest Bogiem. Oczywiście Świadkowie Jehowy wymyślają na podstawie ich zaprzeczenia boskości Pana Jezusa bajkę, że rzekomo tylko 144 tysiące są w jakiś sposób, w ograniczony sposób odkupione. Jest to oczywiście błąd wynikający z tego, że nie wierzą w boskość Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego ten trzeci powód, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, jest równocześnie fundamentalny, ważny z punktu widzenia tego, że nie można połączyć innych elementów nauczania Świadków Jehowy. Też doskonałość osoby Chrystusa. Pan Jezus Chrystus nie kłamie, skoro jest Bogiem. Można Mu zaufać, a skoro nie kłamie, nie może kłamać, bo jest to niezgodne z Jego naturą. Zresztą, jeśli On coś mówi, to od razu z automatu jest prawda, bo On jest prawdą. To też jest ważne, że On ma moc, żeby spełnić, co obiecał, bo jest Bogiem. Więc jeżeli On coś mówi, to jest to od razu możliwe do zrealizowania, bo On jest Bogiem. I nie tylko nie kłamie, bo jest Bogiem, to również ma moc, żeby zrealizować to, co mówi. Jeżeli ja coś powiem, to nawet jeśli mam szczere chęci, ponieważ jestem słabym człowiekiem, to zwyczajnie nawet jeśli naprawdę chciałbym to zrobić i teoretycznie jest to w moich możliwościach, na przykład powiem przyjacielowi, pomogę ci z matematyki, jest to zadanie, które umiem i
Okazuje się, że na przykład jakieś zdrowotne czy inne powody powodują, że nie mogę mu pomóc, bo jestem człowiekiem. Natomiast Bóg tego typu ograniczeń nie ma. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, więc co powiedział, to nie tylko jest to prawdą, ale również jest to wykonalne i wykona to w swoim czasie, kiedy powiedział. Bóg zawsze spełnia swoje obietnice i trzeba się tego trzymać. I skoro przechodzimy do obietnic, to skoro Jezus Chrystus jest Bogiem, to zbawienie jest za darmo, z łaski, bo On tak powiedział, niezależnie od uczynków, bo On tak powiedział. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, więc ma moc ku temu, żeby kogoś zbawić za darmo, zbawić z łaski, niezależnie od uczynków. Zbawienie jest nieutracalne, bo Pan Jezus powiedział, że zbawienia się nie da utracić. Jest to oparte na Jego boskości. Skoro Jezus jest Bogiem, to nie da się stracić zbawienia. Nie można go stracić, nie można na nie zarobić, nie można zarobić na zbawienie, bo Pan Jezus powiedział, że zbawienie jest za darmo, z łaski. Nie można go utrzymać własnymi siłami, bo to moc Boża, to Jezus Chrystus swoją mocą, mocą Bożą strzeże nawet najsłabszego i najbardziej niegodnego zbawienia, zbawionego, ułaskawionego grzesznika. Więc jeżeli ktoś powątpiewa w boskość Jezusa, to będzie równocześnie przewracał się kolejny klocek domina. Będzie powątpiewał w doskonałość ofiary Chrystusa. Będzie wymyślał, że zbawienie jest jakoś ograniczone, może do jego grupy religijnej, może do jego jakiegoś klubu wzajemnej adoracji, może jakiś będzie wymyślał bzdury, że to jest jakoś niewystarczające dla całego świata. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, wszystkich czasów, za grzech wszystkich ludzi. A ponieważ jest doskonały, jest Bogiem, to jest to prawda. Dlatego nie da się połączyć tego faktu, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, z uczestniczeniem w religii świadków Jehowy. Nie mogę więc być świadkiem Jehowy, ponieważ Jezus Chrystus jest Bogiem. Przypomnę dwa poprzednie cytaty. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali, wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. Ja, jedynie ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. To Słowo Boże z Izajasza, 43 rozdział, 10-11. I Jahwech jest Bogiem naszym, Jahwech jedynie. To było powtórzonego prawa 6-4. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego. Jeśli macie Państwo pytania, zachęcam do kontaktu. Jako komentarz pod filmikiem można zostawić albo można wysłać do mnie wiadomość SMS na telefon 739089088 albo napisać czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.